Witaj w tutorial Tabore 2. Dzisiejszy odcinek jest przeznaczony dla botów. Pokażemy Wam, jak zainstalować bota. A mianowicie, pokażemy to na przykładzie bota Arek, zainstalowaną łatką Snickers C2. Ale większość zasad instalacji botów jest taka sama dla większości botów. Pierwszą rzecz, którą robimy, to wchodzimy do repozytorium na stronie głównej www.tabore2.pl. W repozytorium trzymane są różne pliki użytkowników. Nas będą interesowały dwa pliki. Arekbot, którego pobieramy klikając na nazwę pliku. Jak również Snickers C2, który jest łatką na Arka. Oba pliki zostały pobrane do katalogu Downloads, tutaj. A my w tym czasie uruchomimy Tabore 2. Zasada dla wszystkich botów, bardzo ważna zasada jest taka, że bot powinien być instalowany na innym profilu niż profil użytkownika. To znaczy, mój profil użytkownika to Piotrek. Tworzę nowy profil dla bota, którego nazwę bot i wybiorę do niego scripting. Nowy profil został utworzony. Teraz wybierzemy ten profil, a następnie wpiszemy nicka dla bota. Zazwyczaj boty powinny mieć stałego nicka. W tym wypadku wybrałem nicka Jeżobot. Jest to nowy nick, jeszcze nieistniejący, ale wpisałem hasło, dzięki czemu Tabore 2 będzie mógł zarejestrować tego nicka automatycznie przy pierwszym wejściu na czat. Trzeba pamiętać, że w hasie musi być liczba, żeby było to poprawne hasło i zostało zarejestrowane. Następnym ważnym elementem jest odnalezienie miejsca, gdzie należy wypakować nasze pliki bota. W tym celu klikamy na narzędzia i na katalog użytkownika. Otwiera nam się katalog, w którym, jeśli nie mamy podkatalogu scripts, powinniśmy go utworzyć, ponieważ w tym katalogu trzymane są skrypty. Tworzymy katalog scripts w ten sposób i wchodzimy do niego. Teraz pliki, które pobraliśmy, czyli Arek i Snickers C2, kopiujemy do tego katalogu scripts. Wklejamy. Następnie wypakowujemy oba pliki w tym miejscu. Teraz usunę te archiwa, już nie są potrzebne. Następnym krokiem będzie przeczytanie readme za obu plików. Jedno readme znajduje się tutaj, czytaj. A drugie readme jest tutaj, Snickers readme. Oczywiście ja już te readme przeczytałem wcześniej, żeby nie tracić czasu na filmie, ale wy powinniście teraz zapauzować i przeczytać te readme. Z readme dowiecie się, że łatka na bota, czyli te trzy pliki, powinny być umieszczone w katalogu Arek, czyli ja je tam przesunę. Nadpiszemy pliki. I w ten sposób mamy Arka z łatką gotowego do instalacji na naszym profilu bota. Przechodzimy do profilu bota. Tabore 2. I aby zainstalować Arka na tym profilu, wpisujemy jedną komendę. Load. Arek. Instalacja. Trzeba zauważyć, że pierwszy jest slash, a między Arkiem a instalacją jest backslash. Dzięki temu załadujemy skrypt instalujący naszego Arka. Ona informacja po naciśnięciu na Enter pokazała się. Możemy ją przeczytać, tutaj jest lista autorów.
I uruchomi się nam instalator Arka. Ja akurat zainstaluję Arka z domyślnymi opcjami. Tylko zmienię pokój na szafa. I nazwę zmienię mu na Jurek. Okej. Okay. Instalujemy bota. Zainstaluj. W tej chwili mamy zainstalowanego bota. I spróbujemy się połączyć z naszego profilu bota. Połączymy się. Pierwszy raz logujemy się na tym niku Jeżobot, także wyskoczyło nam informacja o przepisaniu kodu z obrazka. Wpisujemy kodzik. Oczywiście, jeśli mamy już wcześniej zarejestrowane niki, musimy tego kroku wykonywać. Tak, udało się nam zarejestrować nowy nick, Jeżobot. Wejdziemy do pokoju szafa. Zazwyczaj nick powinien mieć uprawnienia w pokoju. Bot powinien mieć uprawnienia w pokoju operatora, ponieważ niektóre z funkcji z tego bota wymagają tych uprawnień, na przykład wyrzucenie za przekleństwo. I teraz ważna sprawa. Po wgraniu łatki ta łatka umożliwia nam uruchomienie bota Snickers lokalnie. Ja już wcześniej zainstalowałem tego bota. Teraz czas go uruchomić, żeby bot był w stanie rozmawiać. Uruchamiam bota Snickers. Musimy pamiętać, że w bocie Snickers należy włączyć opcję stawiania serwera na porcie 1000. Ja mam start serwera na starcie i port 1000. To są ważne informacje dla bota. W tej chwili jest pełnosprawny bot. Jak zobaczyć działanie tego bota? Ważna sprawa. Nie możemy zobaczyć działania bota zazwyczaj z profilu bota, także ja zminimalizuję ten taboret 2 Jeżobotem i uruchomię drugą instancję programu na profilu użytkownika, czyli Piotrek. Łączę się. Jestem na innym niku Jerzyk. Także wchodząc do pokoju szafa, widzę Jeżobota. I widzimy, przywitałem Jeżobota, odpowiedział mi. Znaczy, że Snickers działa. Odpowiada. Wszystko pięknie działa. Bot będzie wyrzucał za przekleństwa, za flot, zmieniał tematy w zależności od opcji, jakie mu ustawiliśmy przy instalacji. Bota możemy łatwo też odinstalować jedną komendą, która jest podana w pliku readme, także trzeba go przeczytać. Prawdopodobnie to wszystko. Dziękuję za uwagę. I zapraszam na naszą stronę www.taboret2.pl. Do usłyszenia.